Cześć! To zaskakujące, ale świat przyrody jest tak złożony i różnorodny, że wciąż jeszcze nie możemy uznać, że poznaliśmy go w 100%. Na Ziemi żyją stworzenia, o istnieniu których większość ludzi nie ma pojęcia. Patrząc na to zestawienie, na myśl przychodzi cytat ze skeczu znanego kabaretu. Synku, ty nie jesteś dziwny! Ty jesteś oryginalny! I obojętnie jaką łatkę te zwierzęta dostaną, to z całą pewnością są jedyne w swoim rodzaju. Niektóre gatunki są wpisane na czerwoną listę gatunków zagrożonych całkowitym wyginięciem, więc możliwe, że jest to jedyna okazja do zapoznania się z nimi. Zaczynamy więc top 10 najdziwniejszych zwierząt na świecie. Moloch straszliwy to jaszczurka zamieszkująca zachodnioaustralijskie pustynie. Mimo iż jest niewielka, 15 do 22 cm, to sterczące pionowe łuski oraz pomarańczowo-brunatne plamy nadają jej groźny wygląd. Chociaż niezbyt często widywana, w dużej mierze dzięki kamuflażowi, płowa, brunatna lub szara jaszczurka jest łatwo rozpoznawalna dzięki przysadzistym kształcie, kolczastej zbroi i powolnym sposobie poruszania. Moloch żyje wyłącznie na pustyni. Jeśli jest za gorąco, chroni się zakopując w piasku. Jaszczurka może całe tygodnie obejść się bez źródła wody, gdyż para wodna skraplająca się na jego kolcach spływa wprost do jej pyszczka. Kolejne nietypowe zwierzę na naszej liście wygląda jak stwórnie z tego świata. Wyrak upiorny, ssak z rodziny wyraków, charakteryzuje się nieproporcjonalnie dużą głową, wielkimi wyłupistymi oczami i długimi kończynami tylnymi. Nietypowe łapy zwierzęcia są niezwykle silne i pozwalają wyrakowi na wykonanie długich, nawet 6-metrowych skoków. Długość ciała zwierzęcia to 12 do 14 cm, a ogon jest dwa razy dłuższy. Zwierzę aktywne głównie nocą, owadożerne, zamieszkuje lasy widywane też w okolicach podmiejskich. Żyje w grupach rodzinnych, śpi zawsze z jednym otwartym okiem. Jego oczy mają ponad 3 cm średnicy i są wielkości jego mózgu. Zwierzę występuje na indonezyjskiej wyspie Celebes. Wracamy do jaszczurek. Agama kołnierzasta to przedstawiciel rodziny agamowatych, charakteryzujący się imponującym kołnierzem wokół głowy, który rozkłada w momencie zagrożenia. Aktywna jest w dzień, zjada owady i pająki. Długość ciała 80 do 90 cm, w tym ogon do 65 cm. Prowadzi naziemny i nadrzewny tryb życia. Bardzo ruchliwa, szybko biega na tylnych odnóżach, unosząc nad ziemią ogon. Zagrożona rozpościera kołnierz, po czym rzuca się na napastnika, boleśnie go kąsając. Skóra tej charakterystycznej jaszczurki jest pokryta brązowymi, pomarańczowymi lub czarnymi łuskami. Występuje na północnym wybrzeżu Australii i na południu Papui Nowej Gwinei. Czerwono-wargowy rybonietoperz lub rybonietoperz z Galapagos to ryba o niezwykłej morfologii, którą możemy znaleźć na wyspach Galapagos na głębokościach 30 metrów lub większej. Ta ryba jest znana głównie z jasno-czerwonych ust. Pływające nietoperze nie są dobrymi pływakami. Wykorzystując swoje wysoko przystosowane płetwy piersiowe, chodzą po dnie oceanu. Kiedy osiągną dojrzałość, ich płetwa grzbietowa staje się podobna do wystającego kręgosłupa. Możemy sądzić, że może funkcjonować przede wszystkim jako przynęta dla ofiary. Podobnie do żabnica, ryba czerwonousta ma na głowie wabik zwany jako licium. Struktura ta jest stosowana do przyciągania ofiar. Gatunek ten jest rybożercą, żywi się głównie innymi małymi rybami i małymi skorupiakami, takimi jak krewetki i mięczaki. Palczak madagaskarski. Jest to gatunek małpiatki. Występuje jedynie na wschodnim oraz północno-zachodnim wybrzeżu Madagaskaru i jest ostatnim żyjącym przedstawicielem palczakowatych. Ma ciało wielkości kota z dużą głową i krótkim pyskiem. Duże uszy, chwytne palce u rąk i nóg.
Ubarwienie ma czarno-brązowe, na twarzy i okolicach piersi jaśniejsze. Oczy zielono-żółte, futro puszyste z miękkim włosem i duży, puszysty ogon. Waga dorosłego osobnika nie przekracza 3 kg. Jego charakterystyczną cechą jest cienki, długi palec środkowy, zakończony hakowatym pazurem, którym opukuje pnie drzew, głównie bambusa, a następnie wyciąga nimi owady i ich larwy. Tubylcy wierzą, iż skierowanie w stronę człowieka najdłuższego palca zwiastuje rychłą śmierć tej osoby. Gatunek ten wciąż narażony jest na wyginięcie. Rawka błazen to gatunek ciepłolubnego skorupiaka drapieżnego, wyróżniający się kolorowym, jaskrawym ubarwieniem. Odżywia się ogólnie skorupiakami i mięczakami, których skorupy z łatwością rozbija. Te żyjące do 20 lat skorupiaki występują w morzach strefy gorącej Indo-Pacyfiku. Drapieżność i agresywność rawki błazna wyklucza bezpieczny chów akwarium wraz z innymi zwierzętami. Cechy te wymuszają również ostrożność ze strony nurka czy akwarysty, któremu potrafi ona zranić, złamać, a nawet podobno uciąć palec. Wielka siła zwierzęcia powoduje konieczność trzymania go we wzmocnionych akwariach, najlepiej akrylowych, ponieważ akwarium standardowe może pęknąć pod jego uderzeniami. Diugoń jest roślinożernym ssakiem morskim zaliczanym do rzędu syren występującym w regionie indo-pacyficznym. Od wschodnich wybrzeży Afryki, Morza Czerwonego po Australię, Wyspy Marszala, Salomona i Nową Kaledonię. Są to zwierzęta duże. Dorosłe osobniki osiągają wielkość do 3 metrów, przy wadze 400 kg. Żyją stadnie w wodach mórz tropikalnych, a odżywiają się trawą morską, którą jedzą przez cały dzień. Niestety populacje diugoni sukcesywnie się zmniejszają, przez co Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych zalicza go do gatunków narażonych na wyginięcie. Przyglądając się temu dziwolągowi na naszej liście, można odnieść wrażenie, że patrzy się na prehistoryczną świnię. Rzeczywiście, Babirusa charakteryzuje się pokrojem ciała typowym dla świń i niemal bezwłosą skórą. Ale w odróżnieniu od swoich pospolitych krewniaków, natura wyposażyła je w 2 pary wielkich kłów. Są to zwierzęta płochliwe o nocnym trybie życia. Dość szybko biegają i dobrze pływają. Zamieszkują najczęściej gęste, wilgotne lasy, często w okolicach rzek lub bagien. W poszukiwaniu pokarmu ryją w miękkiej glebie. Zębiska przypominają rogi, a górne mogą osiągać nawet kilkadziesiąt centymetrów długości. To niezwykłe zwierzę zamieszkuje równikowe lasy indonezyjskich wysp Celebes, Buru, Sula i Togi. Suchak stepowy to przedstawiciel ssaków kopytnych. Z oddali suchaka stepowego łatwo pomylić ze zwykłą antylopą, ale wystarczy przyjrzeć mu się z nieco bliższej odległości, by dostrzec pewną nietypową cechę. Mowa tu o ruchomym, wydłużonym nosie zwisającym nad pyskiem. Czy ta cecha dodaje zwierzęciu urody? Wiele osób uzna, że nie, ale nie o to tutaj chodzi. Elastyczne struktury nosowe pozwalają suchakom filtrować powietrze, oczyszczając je z piasku i pyłu. Ta cecha podyktowana jest specyfiką środowiska, którą suchaki zamieszkują. Stepowych i półpustynnych obszarów Mongolii, Kazachstanu i Kałmucji. Węgorz elektryczny nazywany również strętwą. Osiąga długość 2,5 metra i masę ciała do 20 kg. Występuje w północno-wschodniej części Ameryki Południowej. Preferuje muliste odcinki rzek, szczególnie miejsca głębsze i zacienione. Tylko ich wygląd przypomina węgorze. Ryby te potrafią wyskakiwać z wody, aby atakować ofiarę. Wymierzają swojej zdobyczy silny cios o wysokim napięciu elektrycznym. Strętwa, ogłuszając ofiarę, bez trudu ją łapie. Może ona wytwarzać napięcie nawet wynoszące 650 V. Na powierzchnię wypływa co 10-15 minut w celu zaczerpnięcia powietrza. Pożywieniem jej są ryby, płazy i większe bezkręgowce.
To już jest koniec naszego materiału. Zachęcamy do komentowania, klikania polubień i udostępniania tej treści. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału. To bardzo pomaga. Dziękujemy, jak wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, cześć.